złotych stypendium, co pozwala mu opłacenie, prawda, pokoju w akademiku jeszcze starczą na 4 pizze, co było bardzo ważne, bo się raz na niedzielę jadło. Natomiast myśmy szybko doszli do wniosku, że część rzeczywiście powinniśmy, nie wiem, oczekiwać od organizatora naszej pracy, ale też część wzięliśmy w swoje ręce. I powiem wam szczerze, że nie przyjechałbym tutaj z premierem i nie rozmawiam z wami, gdybyśmy nie założyli małej spółdzielni produkującej bajki dla dzieci. I po prostu robiliśmy te bajki dla dzieci przez wiele, wiele lat, a z tej ekipy, która te bajki robiła, no teraz jest czołówka polskiego aktorstwa. To znaczy, taka wiecie, Piotrek Adamczyk, Magda Cielecka, Magda Boczarska, wszyscy gdzieś tam w pewnym momencie musieliśmy troszeczkę pomóc tym naszym pracodawcom w tym, żeby jakoś sobie to ustawić. Ale